Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji. Są one przebogate, różnorodne i zawsze niepełne, ponieważ Rosja jest tajemnicza, podobna do Sfinksa, którego nie sposób do końca rozszyfrować. Potrafi się zapadać w chaosie, potrafi odzyskiwać siły, potrafi się rozczulać, ale też potrafi być bardzo groźna, okrutna, bezlitosna. Jako Polacy doświadczaliśmy tego wielokrotnie, a ponieważ nasze położenie geopolityczne skazuje nas na takie właśnie sąsiedztwo, to warto wyrobić sobie odpowiednio wyważony pogląd na temat Rosji. Ustrzec to może przed pochopnymi ocenami i przed jakże charakterystycznym dla nas dawniej i dziś dziwieniem się, czy nawet przykrym niekiedy zaskoczeniem. Nie ma co się dziwić. Rosja taka bywa, ale jaka? W pamiętnikach Władysława Mickiewicza, syna naszego wieszcza, możemy znaleźć ciekawą informację. Okazuje się bowiem, że Adam Mickiewicz znał wspomnienia Ewy Felińskiej, matki przyszłego prymasa Polski, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Jako zesłaniec spędziła ona na Syberii 5 lat. Adam Mickiewicz nie tylko znał te pamiętniki, ale też pragnął, aby ze wspomnieniami tymi zapoznał się jego bliski kolega, profesor Collège de France, bardzo w owym czasie wpływowy historyk, Gilles Michelet. Władysław Mickiewicz pisze, los Rosji jest zagadką. Żaden sfinks nie znalazł jej rozwiązania, ale przepowiednie Micheleta sprawdziły się przynajmniej częściowo. Michelet był zawsze oddany sprawie wszystkich narodów walczących. Pamiętam, gdy pisał Legendy Północy, przychodził zawsze sięgać rady ojca co do nie dającego się usunąć antagonizmu Polski i Rosji. Wedle wskazówek ojca, moja starsza siostra, Maria, tłumaczyła mu ustępy z pamiętnika Ewy Felińskiej o zesłaniu na Sybir. Jakże to cenne świadectwo, ukazujące ten przedziwny kontakt między dwiema tak polskimi duszami. Pani Ewa była 5 lat starsza od Adama. Też pochodziła z Nowogródczyzny i nawet raz w swoich pamiętnikach z czasów młodości odnotowuje jego imię i nazwisko jako poetyckie objawienie. Ale chyba nie wiedziała, choć wówczas jeszcze żyła, że jej spisane przeżycia syberyjskie dotrą aż do Paryża i będą z tak dużym zainteresowaniem czytane i tłumaczone w środowisku ludzi tak wybitnych jak Adam Mickiewicz i Gilles Michelet. Trzeba pamiętać, że pamiętniki Ewy Felińskiej wydane były w roku 1852 w Wilnie, a to oznacza, że musiał pojawić się i taki napis. Przedrukować pozwolono z obowiązkiem złożenia w Komitecie Cenzury prawem oznaczonej liczby egzemplarzy. Wilno, 16 maja 1952 roku. Cenzor Paweł Kukolnik. Ewa Felińska pisze... W 1839 roku kraj opuściłam, zostawiając 6 dzieci i matkę bez żadnej opieki i pozbawionych środków utrzymania się. Została skazana na zesłanie za udział w organizacji, na której czele stał Szymon Konarski, mającej na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Odpowiadała za korespondencję w języku francuskim. Na Syberii spędziła 5 lat, a sam Konarski właściwie natychmiast po zatrzymaniu został przez władze rosyjskie skazany na śmierć przez rozstrzelanie. I zginął, a grobu jego nikt nie zna. Walka o niepodległość Polski to nie były przelewki. Polacy posiadali w sobie tak niezwykłą determinację, wolę walki i hierarchię priorytetów, najpierw Bóg i ojczyzna, że zdolni byli do największego poświęcenia. Dzięki temu sprawa niepodległości była ciągle sprawą żywą, choć politycznie takie państwo jak Polska nie istniało. Dzięki wierze i patriotyzmowi w Polakach dojrzewała jakaś niezwykła tężyzna duchowa, bo jak wyjaśniała mama przyszłego prymasa Polski, którego władze rosyjskie też później bezceremonialnie skierowały na 20-letnią zsyłkę, pisała: są położenia, które wynoszą człowieka nad wszystkie wypadki miotające życiem powszednim, czynią go niedostępnym poruszeniom trwogi, obawy. Tak patrzeć na zło może tylko człowiek mądry i dzielny.
Nic dziwnego, że nad wspomnieniami Ewy Felińskiej pochylał się z zachwytem sam Adam Mickiewicz. Może pochyliłoby się i wielu z nas, ale nigdy potem nie były już wydane. Ileż to jeszcze skarbów posiadamy, nieodkrytych lub zapomnianych? Ilu ludzi wielkich i pięknych? Naród ma z czego się odradzać i na pewno się odrodzi. Szczęść Boże!